Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagram w In Between od wydawnictwa Bored and Dice. Jest to nowa gra, która będzie miała swoją premierę na targach Essen. Jest to pozycja w klimatach serialu The Stranger Things, czyli będziemy tutaj prawdopodobnie w latach 90. będziemy starali się tutaj uratować ludzi, mieszkańców miasta przed pochłonięciem. Z kolei drugi gracz, czyli ta istota, będzie starała się pochłonąć te istoty. Tych mieszkańców. I tak, zaczynamy rozłożenie w ten sposób, że w tym okręgu układamy 10 postaci, z których połowa jest na stronie jasnej, czyli takiej bliższej uratowania, a 5 osób tej takiej pomarańczowej, która oznacza, że oni już jakby są w domenie potwora, więc one będą szły w stronę pochłonięcia. Tu jest znacznik, który pokazuje, która postać jest niejako taką aktywną i kolor tego znacznika pokazuje, że kreatura zaczyna rozgrywkę. Obydwaj gracze mają po 5 energii, to są te kosteczki i mają też taki tor awareness, czyli takie świadomości, które jeżeli uda się dociągnąć do tego 6. miejsca, automatycznie ten gracz wygrywa. Miasto ma to w identyczny sposób rozwiązane. Wygrywa też jeden z graczy, kiedy uda się doprowadzić ten znacznik na koniec toru, tak? Czyli jeżeli trzy postacie będą miały tak dociągnięty znacznik tutaj, to znaczy, że zostały pochłonięte i wtedy kreatura wygrywa. Tak samo, jeżeli miastu uda się uratować trzy osoby, to też gra się kończy. Jest jeszcze jeden warunek zakończenia gry, kiedy zostanie tylko pięć postaci w grze, ale to raczej rzadziej się dzieje. Jak przebiega tura? Tutaj macie taką podpadekę, która nie jest najczytelniejsze, ale postaram się jak najprościej Wam to powiedzieć. Pierwsze, co możecie zrobić, to jest użycie umiejętności specjalnej z tej Waszej karty. Jestem na poziomie 0, więc na razie nie mogę tego zrobić, ale jeżeli bym robił, to raz na grę mógłbym odwrócić i użyć umiejętności z tego pola albo wcześniejszych, które udało mi się osiągnąć. Także na 0 nie robię tego. Teraz jest faza akcji, gdzie mogę albo zagrać kartę, albo odpoczywać i pobrać nowe karty stali, albo pobrać energię. Także takie trzy podstawowe rzeczy. Ja wydaje mi się, że zagram kartę i przy zagraniu karty z ręki najważniejszy jest ten symbol, który tu widzicie. Ten symbol znajduje się również na postaciach i to oznacza, że będę mógł wpływać konkretnie na te postacie z konkretnym symbolem. Także użyjmy może tego. Szukamy postaci z pistoletem. Tutaj mamy Richarda i zagrywam kartę z pistoletem. Oznacza to w praktyce, że tak, albo mógłbym, co właśnie zrobię, zacząć pochłaniać Richarda, czyli pojawia się tutaj znacznik na jego karcie, on będzie szedł w dół, czyli raz, dwa, trzy, jeszcze trzy razy będę musiał Richarda aktywować, żeby go całkowicie pochłonąć. To jest jedna rzecz. Mógłbym ewentualnie nie kłaść tam znacznika i na dowolnej innej postaci położyć pistolet, po to, żeby w przyszłości móc używać tego symbolu do pochłaniania tej osoby. Także takie dwa wybory się pojawiają. Po zagraniu karty mogę jeszcze aktywować na dole efekt, płacąc koszt tutaj. Ta karta, widzicie, jest darmowa, 0. Czyli tak, miasto traci jeden energii, jeśli nie może, ja zyskuję jeden energii. Ale jak najbardziej miasto zaczyna z 5 punktami, także może punkcik stracić. To byłoby na tyle. Następna faza, jaka jest, to jest faza aktywacji. Patrzymy, czy znacznik znajduje się na postaci, która zaczyna być pochłonięta. Czyli jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, to teraz dla miasta aktywowałaby się umiejętność specjalna postaci, jak również płacąc odpowiednią ilość energii, miasto mogłoby swoją świadomość przesunąć w dół. Czyli tu płacąc jeden energii, mogliby się teraz jeden w dół przesunąć, no ale nie zaczęliśmy tej postaci pochłaniać, nie zaczęliśmy jej ratować, więc nic się nie dzieje. Ostatnia faza, po prostu przeskakuje nam znacznik na drugą kartę, na następną i mamy tutaj teraz gracza aktywnego miasto. I znowu, faza awareness phase, tak, czyli mógłbym użyć umiejętności, na razie nie mogę, więc teraz użyjemy tej karty, lock the door i użyjemy tego symbolu. Postaram się już tutaj zacząć pracować nad tą postacią, z tego też względu, że widzicie, znacznik za chwilę na niej będzie, także będę mógł zwiększyć swoją świadomość. Także to mi się udało i mogę jeszcze ewentualnie zapłacić jeden, żeby w tej turze nie było activity phase, czyli jeżeli tutaj by kreatura rozpoczęła
pochłanianie tej osoby, to by nie mogła zwiększyć swojego awareness, bo mógłbym to pominąć. Ale na chwilę obecną nie ma tu znacznika, nic mi nie grozi, więc nic nie robię. Tylko sobie odrzucam tę kartę. I idziemy dalej. Teraz jest tura kreatury. Może w swojej turze dobrać teraz na przykład karty do 5 w ramach swojej fazy aktywacji, czyli do kompletu 5 kart, czyli bym 3 pobrał, ewentualnie mógłbym te 2 odrzucić, jakbym chciał. Mogę też pobrać energię i energię pobieramy w ilości takiej, jakich kart tutaj kreatury mamy. Tak? Więc na chwilę obecną chyba jeszcze się z tym wstrzymamy i zaczniemy od tego, że zagramy, powiedzmy, Hiding. Czyli mamy tu symbol tej chmury. I powiedzmy, że pójdziemy tutaj znacznikiem, albo wystawimy, zobaczcie, symbol tutaj, żeby móc szybciej pochłaniać tę osobę. I teraz nie zależy, czy zagram ten symbol, czy ten symbol, będę mógł tutaj atakować tę postać. Dobrze. I teraz mogę uruchomić umiejętność specjalną tej karty. Jak możecie zobaczyć, jest to tak. Położenie karty postaci. Tak. Teraz mógłbym położyć to na dowolnej postaci po to, żeby pominąć ją przy fazie właśnie activity, czyli przy skakiwaniu tego znacznika, czyli nie mógłby mój przeciwnik zwiększyć awareness. Na razie nie będę tego robił, tylko po prostu odrzucę tę kartę. I tak jak mówiłem, teraz jest awareness phase i gracz grający miastem ma znacznik tutaj, ma na pierwszym polu swoją postać, nie aktywuje tego, bo żeby aktywować tę umiejętność musiałby być na drugim albo trzecim poziomie, ale mimo wszystko płacąc 1 energii zwiększa swoją świadomość, przesuwa znacznik tutaj i teraz w dowolnym momencie na początku swojej tury mógłbym teraz użyć tej umiejętności specjalnej, czyli tutaj potasować swój stos kart odrzuconych i pobrać kartę, ale na razie nie będę tego robić, więc jest następna tura. Tak, i teraz jest faza ludzi, miasta i ja w tym momencie zagram kartę z symbolem domu i przydzielę kartę tego przedmiotu do jakiejś osoby. Jak widzicie, to jest kupon, bilet. I teraz za każdym razem, kiedy ta karta sprzętu będzie w grze, jeżeli będę zagrywał kartę z tym domkiem, będę mógł pociągnąć jedną kartę, więc to jest bardzo mocne. Powiedzmy, że przydzielimy kartę sprzętu do tego bohatera tutaj. Więc przydzielamy. Tak, więc teraz tak. Odwracamy przede wszystkim go na fazę ludzi, bo jeżeli nie ma znacznika, to po prostu następny krok to jest, że się przewraca do głosu. I teraz dopłacę 2 energii, żeby przydzielić właśnie ten przedmiot. I w tym momencie pamiętam o moim umiejętności specjalnej, że każda karta z domkiem będzie mi dawała bonus. Także tyle. Patrzymy na Activity Phase, nie ma tutaj znacznika na żadnym z tych pól, więc przeskakujemy dalej. Dobra. No i chyba mniej więcej już widzicie, na czym to wszystko polega. Może zagram jeszcze jedną turę, żebyście mogli w tym momencie kreatura prawdopodobnie dobrałaby karty do 5, tak mi się wydaje, bo z jedną kartą to jednak ciężko się gra. 3, 4 i 5. W fazie aktywności tutaj nic się nie dzieje, więc przeskakujemy dalej. I teraz byłaby tura miasta i miasto by dalej kombinowało, żeby jak najwięcej osób na swoją stronę przyciągnąć. Gramy zgodnie oczywiście z tym znacznikiem samochodu, więc w tym kierunku są efekty w grze, które pozwalają na odwrócenie tego znacznika, więc byśmy mogli w tym kierunku iść, jeżeli to byłoby rozsądniejsze dla jednego z graczy, jeżeli by to przyspieszyło zdobywanie tej świadomości. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką przykładową rozgrywkę, kawałek przykładowej rozgrywki w In Between. Jeżeli interesuje Was moja opinia na temat tej gry, przejdźcie do podsumowania i recenzji, gdzie w kilku słowach powiem Wam, jak nam się w to grało. I na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.